Ej, patrz jakie ciacho. Cześć przystojniaku. A nie wiesz, gdzie tutaj się chodzi na imprezki o, wieczorem? O, dziewczyno. Co no, jak mi dasz swój numer, to wyskoczymy odejdź. Gdzieś razem. Co za lamus, no nie wierzę. Wiesz co, i tak mam 7 takich w Krakowie, więc nie zadzwoniłabym do ciebie. Ty widziałaś to? Możesz się uciszyć. O, dzień dobry, my tutaj już jesteśmy i czekamy. Okay. Stolica jest jednak pełna lamusów. Pierwszy spotkany chłopak i od razu lamus. No po prostu zero luzu. Nie no, nie wierzę. I kolejny lamus. Normalnie sobie idę, a ten na mnie trąbi. A trąb sobie, trąb! Proszę bardzo. Co ty sobie myślisz, że ja będę specjalnie biegać? Proszę tylko dlatego, ulicy. Że chcesz przejechać? Po pierwsze, to nie jest ulica, a po drugie, może ja wcale nie chcę przejść. No? Ja chcę się położyć tutaj. Co pani wyprawia? No i co mi zrobisz? Leżę sobie. Dość tego. Pogrzało cię. Wyłaź z tego samochodu. Wiesz, że się stresuje, to się zaczepia jakiegoś starego dziada. Starego dziada i to jeszcze wrednego. Chodź, pogrzało cię. Co za bezczelność. To on zaczął. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry, panie mecenasie. Choć co do tego, czy dobry, mam pewne zastrzeżenia. Ja nie rozumiem. Widział pan te dwie młode osóbki przy wjeździe na parking? Takiej bezczelności i chamstwa nie widziałem już dawno. A jako sędzia widziałem już wiele. A tamte dwie? Ale co się właściwie stało? Jeżeli to ma być dzisiejsza młodzież, to świat schodzi na psy, panie mecenasie. A później proszę o litościwe wyroki. A ja litości nie mam. Do zobaczenia na sali rozpraw. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani takiego zrobiły? Czy wy wiecie, kto to był? Sędzia, który prowadzi naszą rozprawę, a wy podobno byłyście wobec niego chamskie. Ten surowy sędzia? Tak. No co no, trąbił na mnie, no to chciałam go nauczyć kultury, więc położyłam mu się na masce. Co ty zrobiłaś? Kobieto, przez to możemy przegrać rozprawę. No ale jak to przez to? To co, wyrok nie zależy od obiektywnej sprawiedliwości, tylko od humoru sędziego? Rany boskie. Co ty teraz, panie mecenasie? Pani na pewno nie powinna się pojawiać na rozprawie, a pani... Nie mogę, skojarzy mnie z nią. Plus ona pierwsza nazwała go starym dziadem. Czy byście oszalały? Przepraszam, ale jak można się tak zachowywać? Dwie dorosłe kobiety. Idę na rozprawę sam. To jest jedyne wyjście. Ale ja muszę tam być, bo obiecałam bratu. Jeżeli nie chcę mu pani zaszkodzić, proszę nie pojawiać się na rozprawie. Przykro mi w tej sytuacji, tak będzie najlepiej. Przepraszam. Domi. Nie odzywaj się do mnie. Domi. Nie odzywaj się do mnie.